Patrol policyjny. Dobry wieczór, Czarku. Ej, uważaj! Zostawiłeś swój wysięgnik w górze i zaraz zaczepisz za kable wysokiego napięcia. O nie! Ten kabel musiał zasilać światła ulicy i światła skrzyżowań. Nic się nie martw, Czarku. Jestem pewien, że to zaraz naprawimy. Ale lepiej zróbmy już coś teraz. Widzę, że samochody brzmią, jakby były niezwykle wkurzone. Hej, Matt! Hej, Frank! Właśnie was teraz potrzebujemy. Wszystkie światła na skrzyżowaniu nie działają. Całe miejsce pogrążyło się ciemnością, a do tego mamy potworny korek. Zobacz, Czarku. Matt i Frank są tu, żeby nam pomóc. Czarkowi jest bardzo przykro, że zerwał ten przewód, ale nie zrobił tego specjalnie. To był po prostu wypadek. Już dobrze, Czarku. Każdy czasem popełnia błędy. Chyba Matt ma dla ciebie zadanie. Możesz naprawić te szkody. Pomożesz Mattowi rozwiązać ten korek, podczas gdy Frank pojedzie do Toma Holownika po narzędzia. Cześć, Tom. Wybacz, że przeszkadzamy, ale na skrzyżowaniu w mieście samochodów wpadła elektryka, ponieważ kabel został zerwany. Czy masz coś, co pomoże nam go naprawić? To jest dokładnie to, czego potrzebujemy, żeby znów podłączyć prąd. Dzięki, Tom! Świetnie się spisałeś, zarządzając tym korkiem, Matt. Już niedługo będzie koniec. Frank wróci i ma ze sobą narzędzia do naprawy usterki. Chyba Frank potrzebuje pomocy Czarka. Możesz przekazać ten kabel Frankowi, Czarku? Świetnie! Teraz wystarczy tylko podłączyć kabel do części od Toma. I wtedy będziemy mogli podłączyć go do słupa wysokiego napięcia. Wspaniale! Udało się, chłopaki! Matt ma rację. Czarku, bez ciebie by nam się nie udało. Popełniłeś błąd, ale naprawiłeś go.
cudownie! Bye.